Dobra. Nie, przed siebie. Jedni powiedzą, że pay to win. Ja w sumie troszkę się zgadzam, bo dostałem w chuj rzeczy. 30 ammo, lockpika. Nawet więcej mamy. Tutaj mamy 10, to jest 40. 61 ammo. 61 ammo za darmo. Jeszcze tutaj mamy 9. That's a lot. That's a lot. I to jest pewnie nasz zamek już, co nie? Oj tak. Zastanawia mnie jedno. Czy ja dobrze mówię, że to jest styl barokowy? O kurwa, rozjebałem. Czy to, dobrze mówię, że to jest styl barokowy, bo jest tak dużo zdobień i tak dalej, i tak dalej? No to się mówi, że to jest chyba styl barokowy, nie? Bo wiem, że jeszcze był romański, jeszcze był gotycki, ale gotycki miał ostre łuki na pewno, a romański był chyba taki raczej spokojny i był taki, wiecie, bardzo skierowany w stronę Boga, a tutaj jest raczej taki, wiecie. O kurwa, minę wyjąłem, przepraszam. Nie wiem, nie znam się. Aha, i nagle znowu wchodzimy do takiego burdelu. Wow, Pokczman. Nie chwal, że się uczyłeś? A szczerze, tego się nie uczyłem, to po prostu pamiętam. To jest jedyna rzecz, którą pamiętam ze szkoły. Ej, a mieliście kiedyś takie coś na plastyce, że musieliście narysować tą taką kolumnę, to takie kolumny, co były kiedyś, wiecie, co podtrzymywały budynki? Ten taki, wiecie, styl ślimakowy i tak dalej. Ja, to było fajne, to było fajne. Kurwa, wiecie czego, wiecie co chciałem? Sprawdzić, czy nie ma tej takiej tutaj, takiej linii, co nie? Że tak odchylasz głowę, jest guzik. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi, tak jak w bajkach jest, kurwa. Że tak głowę robisz tak, tyk, i guzik, i się coś robi fajnego. Ale niestety, didn't happen. Ciach. Będę wszystko rozpierdalał, co się da. Tu jakieś fireneczka. Tutaj, kurwa, coś tam. Tutaj jakieś, co? Ktoś krzyczy. Tutaj jest jakiś, kurwa, Sofokles czy inny chuj. Gdzie to się akcja rozgrywa? W sensie, że lokalizacyjnie? Oj, kurwa, mać. Trudne pytanie, nie wiem. O, w demo tutaj się pojawił ten stary chuj. O, save point. Okej, okay, interesting. I tutaj będziemy musieli włożyć tą taką śmieszną kulę. Coś, co jest spectral, czyli taki, wiecie, kulisty, co nie? Ma kształt kulisty. Dobra. No dobra, idziemy dalej. Teraz sprawdzimy te drzwi tutaj. Chyba nie da się, nie dało się ich otworzyć, co nie? O kurwa. Uuuu. Hejcia. Ała, kurwa! Man blood. Dobra, to makijaż ma zajebisty. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Hey, ciao. Now, let's take a look at him. Kurwa, ona ma 3 metry. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, mother. Yes, mother. Taka personal opinion. Nie wiem, czy się z nią zgodzicie, ale imo wolałbym mieć czworokąt z tymi trzema, niż z nią samą. Tak pomiędzy nami. No, ja to tylko gra komputerowa, więc nic nie mówię. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. O kurwa. Ale to w,
To wcale nie ma podtekstów seksualnych. O, wow! Okej. Okay. What are you doing? Ciekawa sytuacja. O, kurwa! O, ła! Ależ to kurwa... O Jezus! Flaską poleje będzie git w sumie, no tak. Auć. Auć. To było... kurwa bolesne. Co mogę wziąć? A, myślałem, że mogę się, wiecie, grzytylnąć winka, co ona miała. Niestety nie mogę. Mam taka sytuacja. Ale właśnie byłem ciekaw, w jaki sposób twórcy gry zamieścili, jak widziałem na screenach, jakby był ten taki look na nią. A ona ma 3 metry, byłem ciekaw, w jaki sposób oni to zrobili. Już wiem, że po prostu kurwa ona nas wiesza na hakach jebanych. By the way, te haki tak po prostu wystają z sufitu. Myślałem, że przynajmniej zadbają o szczegóły, że tam będzie jakiś, wiecie, mechanizm czy co, kurwakolwiek. No ale dobra, no idziemy dalej. Siemon. Była tu niedaleko. Dobra, i teraz tamtędy chyba się wychodzi, z tego co pamiętam. A, dawaj. O, dostałem achievement. Wow. Zmarnowałem, kurwa, wytrych. A to jest zamknięte. Dokładnie tak. It's... Czy wyślę zdjęcie stópek? Nie. Nie wyślę. Jak się gierka podoba? Fajna. W sensie... nie, straszna, ale czerpię fabułę, szczerze. Czerpię fabułę i doznania wizualne od wampirzycy, ale sama gra straszna nie jest. Raz się tylko tak lekko nie taki, że wyskoczył ziomeczek z shotgunem po prostu, gdzie spodziewałem się, że wyskoczy na mnie potwór, ale generalnie gra sama w sobie jakaś giga przerażająca nie jest. Na razie przynajmniej. Wątpię, że będzie jeszcze jakiś jumpscare przed nami, szczerze mówiąc. No ale dobra, zobaczymy. Może coś jeszcze będzie. Coś niespodziewanego. Okej. Nie wydaje wam się to wszystko takie kurwa wielkie? Spójrzcie jakby... No nie wiem, to jest za wysokie na przykład dla mnie, chociaż nie wiem. Te książki są kurwa przecież jakbyś kartkę A3 zgiął. Chociaż nie, jak kartkę A3 zegniesz... Nie, no tak, jak kartkę A3 zegniesz, to jest taka duża wciąż. Czy jest... No tak, taki podręcznik duży. No. No nie, może jednak jestem głupi, po prostu mi się pierdoli w oczach. O, i tu jest to coś. Nie, no ale nie, lekko duże są te rzeczy, bo to po prostu mi się faktycznie coś w oczach pierdoli. Idziemy przed siebie. Mikrofon pierdzi, czyli pewnie się doczytują jakieś lokacje w tle. mój procesor tak... Taka pętla. No dobra. Wielka ona, wielkie cyce, wielkie rzeczy. Rozumiem. No ma to sens w sumie, trochę. Wolne są te obrazy, bo... Czemu ma taką dziurę na jajo? Przecież to jest... Sweet spot! Jakbyś walczył na wojnie... Przestań, kurwo. Jakbyś walczył na wojnie, takiej wiecie... średniowiecznej, byś dostał w jaja i się nie ma. Dobra, idziemy na górę. Jest mod na zmianę fowa. A po co mi tu zmiana fowa? Pewnie jest mod nawet, żeby zwiększyć jeszcze bardziej cyca, albo pewnie, żeby była naga.
Pamiętam, że były takie... Nie wiem, czy wam też. Jeżeli były osoby, które interesowały się Residentem, to na pewno wam się na YouTubie pewnie wyświetlały filmiki typu Resident Evil 3, Jazz Valentine in Bikini Mod i tak dalej. Jak chuj, mi się to wyświetlało na głównej, jak wychodził Resident 3. Czy tam Ada Wong in... nie wiem, dużo tego było, kurwa. Tych modów różnych. Ale pobierać nie pobierałem. Jedynego modu, jakiego używaliśmy, jak graliśmy na streamie, to był ten, że jak pojawił się Mr. X, to leciał ten utwór DMX-a, świętej pamięci, rapera. Że tam X don't give it to ya. Wiecie, co chodzi. Mod na ruchanie? Moda na ruchanie nie było. Czy ocenie profilowe? Nie wariać, jestem zajęty graniem w grę fajną. I z tego, co pamiętam... Tutaj coś wcześniej na nas wyskoczyło. Ta typiarka, jedna z nich. Technika... O właśnie, widzicie tą Dimitrescu? To właśnie tak jest ta Lady Dimitrescu, to jest właśnie ta... Ale nie wiem, czy właśnie ona się nazywa Alcina. Czy to nie jest właśnie nasza przeciwniczka aktualnie. Używa tej legendarnej techniki, żeby zwiększyć intensywność smaku wina. Interesujące. Szczerze, nigdy nie byłem fanem wina. Zawsze wolałem jakieś piwo. Zawsze wolałem albo piwo, albo wodę. A wino było zawsze takie... Było okej, ale to nie było coś takiego, żebym powiedział, ale bym się napił dzisiaj wina. Nach. Raczej to było takie... się najebał jak świnia. 25 waluty. Zamknięte z drugiej strony, a z drugiej strony jest jakaś taki posąg, który trochę przypomina pietę. Dla osób, które nie wiedzą, pieta, nie pięta. Pieta to jest taki posąg, dobrze mówię? Bo posąg się na to mówi. Matki Boskiej z Jezusem. Z tego, co pamiętam. I na historii sztuki, czy tam na plastyce mieliśmy właśnie... zawsze to myliłem ze słowem pięta, także no. Dziękuję bardzo, Danielek, za rajdzika z 76 osobami, ale zogranet, że nie zostałem wystraszony. Witam wszystkich, dobry wieczór. Generalnie troszeczkę się spóźniliście, minimalnie się spóźniliście, bo cycata wampirzyca już wyssała mi krew z ręki, ale dobry wieczór, tak czy siak. Na pewno jeszcze ją spotkamy, także no. Ale... Wydaje mi się, że teraz... Chyba też jakaś wampirzyca miała się pojawić, a przynajmniej tak było w demo. O, dokładnie tak. Ała. Ej, ręka mi już wzrosła, widzieliście to? Nie ma tej rany na dłoni, ale szybko zarosła. Tak, tak. Tak, tak, no. Wszystko ze mnie. Dobra, zostaw mi, kurwa, żartowałem. Tam idziemy teraz tak. Myślałem, że ona będzie tak sobie po prostu iść, a nie ze mnie coś ten... Dobra. Spokój. Ruchaj ją. Generalnie chciałbym, ale się nie da, więc no, raczej patrząc na ich sexual appearance, niby tak to może wyglądać, żeby nas chciały, ale one chcą nas wpierdolić po prostu w tej swojej całej dominacji. O, wilkomowa. Okej. W ogóle ta lokacja wygląda jak safe room. Tutaj mogłaby stać normalnie maszyna do zapisu gry. No ale nie stoi, więc chuj. Idziemy dalej. Wampirzyca. No kurwa. By the way, zawsze lubiliście tematykę wampirów i tak dalej? Bo ja szczerze mówiąc tak, zawsze jakoś lubiłem wampiry, wilkołaki... Przestań pierdzieć, kurwa jebana. Jakieś tam wampiry, wilkołaki... jakieś tam, wiecie, Van Helsinga i tak dalej, mordercy wampirów i tak dalej. Zajebiste to było, zawsze mi się podobało.
Generalnie, szczerze, jakbym miał powiedzieć najlepszy temat, jaki zawsze był w szkole, pierdolona mitologia. Na historii. Mitologia jakaś tam grecka. No, machnij. O, dziękuję. Najlepsza była mitologia. Jakiś tam, wiecie, bogowie greccy typu Ares, Zeus, Hefajstos, Domestos. Zajebiste to było, uważam. Naprawdę. To były naprawdę fajne tematy to były i były giga fun po prostu do ogarniania. Dobra, to jest wszystko zlutowane, więc po prostu możemy iść. Przed siebie, tak mi się wydaje. Tak? Nie, tutaj już musimy lizać ściany. Tu są jakieś flaki, inne gówno. Ja lubiłem ruchanie. Nie wiem. Ja to... Szczerze, przyznam się, była taka sytuacja u mnie w szkole, że jak dostaliśmy podręczniki od przyrody, na pierwszej lekcji przyrody, pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to przeskrolowaliśmy cały podręcznik, żeby po prostu znaleźć tematykę siusiak-cipka, you know? Wiecie, o co chodzi. Bo to generalnie taki humor podstawówkowy był zawsze. Po prostu szybko przeskipować całą książkę i zobaczyć, czy będziemy się o tym uczyć. I było tak, faktycznie. Siema, mordo. Dobra, tam są potworki. Ale mamy jebonego shotguna. Ja się potwór... I patrzcie, i zwisa ten taki shop. O, widzicie? Nie widać do końca tego shopa, ale jest. Widzicie? O, shopik z Raccoon City. Sobie dynda na mojej pompie. Opłacało się kupić preorder. Worf. Shop? Tak, shop mi będzie pomagał w przeżyciu mojej przygody. Także to jest zajebista rzecz. No i tutaj chyba nic. O, jest coś. Więcej złomu. Dobra, idziemy się chyba napierdalać. Siema, mordo. Pist! Ty, to chyba przeżyło. Aha, bo ich jest więcej. Czekajcie, co ja tutaj zrobiłem? Ej, ja po prostu jak graliśmy demo, to je ominąłem, co nie? Pipe bomb. O, proszę bardzo. Chyba tak po prostu je ominąłem. I chyba też zrobię to teraz. Ez? Dobra, już zmarnuję to jedno. Dobra. Ała. Ała! This hurts? Ała, kurwa, jeszcze nikt w życiu we mnie nie wbił miecza. I teraz tutaj się pojawi koleżanka, dokładnie tak. Mhm. Powiesz Kasandrze, ale będziesz konfidentką. Oj, kurwa. Chciałbym powiedzieć, że jebać 60, ale... Nie tym razem. Ła. Nic mi nie zrobisz, dziwko. Kurwa. Naprawdę te wszystkie kwestie są giga nastawione na seksualizację. O nie, ona... Ale zostawiła zajebisty taki ten posąg. Chciałem mieć takie coś w pokoju. Ładne to. Fajne. Czyli co? Światło słoneczne. Czy co? Wiatr? Może przeciąg? Przeziębiła się. Kurwa. Widzicie? Dlatego zawsze mama mówiła, ubierz się. Na cebulkę. Jak będzie za gorąco, to się rozbierzesz. Rozumiesz? Prosta piłka. No cóż. No i co? Jedna oponentka z głowy.
O kurwa, czy to są ludzie? Nie, to są zwierzaki. Winko! Idziemy na randkę z wampirzycą? Dawaj, podchodzisz do niej, mówisz, mam twoje ulubione wino. Co to było? Sanguis Virginis. Gdzie moje palce? Ujebał mi potwór. A co? Przyszedł potwór i zrobił mi haps. I mi odpierdolił kawałek. Czekajcie, to jest... jak się nazywa ta część ręki? To jest śródra. To na środku, co jest? To tamto właśnie. Mi odjebała. Recoil kompresor. Dawaj, sklejamy to. Gdzie to jest? Tu. Equip part. Ciach. Looks dope. Dostaliśmy achievement Gunsmith od razu. Interesujące. Śródręcze. O właśnie. No, o to mi chodziło. Co ciekawe, śródręcze nie jest na środku ręki. Interesująca sytuacja. Ciach. O, co jest, kurwa. Drewniana statua anioła. Okej. Okay. Jak maturka poszła? Kurwa. Prosto. Znaczy, prosty to był angielski. Ja tam wlazłem, powiedziałem siema, zrobiłem jak odejmiemy słuchankę, to dosłownie angielski podstawa zajęła mi 40 minut. Praktyka. Rozszerzenie zajęło nie wiem ile. Nie pamiętam, ile spędziłem czasu na rozszerzeniu. To są jakieś flaki? O, chyba ta. A na rozszerzeniu nie wiem, ile spędziłem czasu. Czekajcie, zaczęliśmy o 9.04. Był czas do 12.36. Ja wyszedłem chyba o dziś... O 11.30, nie pamiętam. A, czekajcie. Dostaliśmy tą statuę, co nie? Gdzie ona jest? Tu. I ona chyba ma jakąś cyferkę z tyłu, czy coś? Czekajcie, próbuję obrócić. No chyba nie ma. Bo mi się wydaje, że to powinno wylądować tutaj. Czyż nie? A, taki chuj. Jednak nie. Myślałem, że tutaj to ma wylądować, ale jednak nie. Jednak... We meet again. Siema, Mandzio. Duke, why are you here? Czy był temat z autostopem? Nie, nie było. And have you found your daughter? Nie. No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept the rose in her. To tylko YouTube'a przycisza, wiesz? Would she not? Dimitrescu? The very same. Moje ulubione piwo? Nie wiem. Piwo Cormoran. O. Wszystko, co jest z tego. Wszystko, co jest... z browaru Cormoran jest dobre imo. Hair Trigger? Co to znaczy Hair Trigger? Customizable part for shotgun. Greatly increases rate of fire. A, takie coś, okej. Okay. Recepta na ammo do shotguna? Naprawdę potrzebne są recepty w tej grze? Okej. Okay. Spust? No to, że to jest spust, to już widzę, ale... Nie pierć. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. Jest unikalny... Właśnie, a to... Gdzie chuj? Rozumkam. I tu jest jakaś taka czaszka. Łucie chuj. O, zapiszmy gierkę w sumie. Co się nam przyda. Co to za ziomek? No on generalnie jest po prostu sklepikarzem. U niego kupujesz różne te maski, amunicje i tak dalej. Ej, gdzie my chcieliśmy pójść, że nam zajebali? Że nam przeszkodzili? Gdzieś chcieliśmy pójść. Tam chyba. A nie. Zajebałem wielkie koło. A tutaj nie mam klucza. Wiem co muszę zrobić. Mamy butelkę wina. A teraz gdzie było pomieszczenie, w którym znaleźliśmy się z Mother Mirandą? Tutaj? I teraz chyba... Moment. Nie, to było... Tu?
Wiem, że musimy chyba, nie wiem czy to na pewno, ale musimy nalać chyba wina do tej. Dining room, to jest na górę i przed nami, nie. To jest wine room, na górze przed nami. Dobra, idziemy tam. Na górze przed nami. Tak, mapa, ważna rzecz. Dobrze pamiętać, więc jest git. Tak, tu. I tutaj musimy włożyć winko. That's right, my G. Ciach. I co się dzieje? O kurwa. No dobra. A tutaj pewnie będzie klucz. That's right. Okej, okay. No to standardowa raczej sytuacja w Resident Evil, czyli używasz jednego do trzeciego, żeby pójść gdzieś indziej, żeby potem się bawić dalej. Tylko teraz do czego to jest klucz? Jeszcze raz mi przypomnij, to był Country Yard, tak? Tak, courtyard znaczy się, przepraszam. No dobrze, no to idziemy teraz na zewnątrz. Przychodzi stary z mlekiem? Oj, wątpię. Nieuczesana mi kontent zajebała. Co to znaczy? Co znaczy to zdanie? Że nieuczesana mi kontent zajebała. Czekajcie, jak my musimy pójść w ogóle? Gdzie jest ten courtyard śmieszny? Czy ten courtyard, przepraszam. Ma mapa. Mapa miała być otwarta. To było w dining room, ha, że tu i tu przed nami. Dobra, to troszkę zajebałem się. Czy trzeba znać fabułę poprzednich rezydentów? To jakiś potwór, czy to... Duke tak kurwa dyszy? Kurwa mać. Co kurwa? Takie miałem pójść. A, no tak. Czekajcie, tutaj zawrócić przy tym. Dobra, już pamiętam jak się chodzi. Już mniej więcej. Najważniejsze, jeżeli chodzi o Residenta, to jest taki protip. Dla osób, które nie grały wcześniej, w Residencie generalnie musicie cały czas pamiętać o tym, co macie wykryć. O ty kurwo dęta. O ty. Musicie pamiętać, co macie w ekwipunku i po prostu zapamiętać lokacje, po których się poruszać. Ała, ale mi FPS-y spadają, ała. Moje gardło jest takie suche. Niezła gra komputerowa. Wcale nie jest nastawiona na seksualizację kobiet. Ani kurwa trochę. Ani troszeczkę nie jest. Nul. Zero. 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 Ja nigdy w życiu nie waliłem konia do gier komputerowych. Nigdy w życiu. Ale chyba ta gra mnie do tego zmusza. Nie no, żartuję oczywiście, nigdy w życiu bym tego nie zrobił. Ale kurwa, szanuj mi się. Pojebany. Areno. Idziemy stąd, kurwa. O proszę. O, ale tu jest ładnie. Czy muszę tutaj przelizać wszystkie ściany? Kurwa. O, jeszcze tutaj przede mną coś było do polizania. Moment. Tutaj coś jest do sprawdzenia, tylko co? Czegoś nie sprawdziłem. Czego nie sprawdziliśmy, czat? Przecież ja przeszukałem to wszystko. To jest. Czegoś nie sprawdziłem? Może coś na stole leży. Ty, no nie. A czegoś nie sprawdziłem w dining room? Bo jakby też gierka podpowiada, że coś zostało. Ty, no kurwa, nie mam. Jakie kurwa lizanie? Lizanie ścian to jest takie moje autorskie określenie po części, gdzie po prostu sprawdzasz każdy pojedynczy zakamarek w poszukiwaniu itemasów. Rozumiesz, co jest 5? Sprawdzasz wszystko, co się da, żeby znaleźć przedmiot. I no. O, właśnie, tutaj. A! I to tyle? Nie. Wiecie, co chyba zrozumiałem? Dobra. Nie zrozumiałem, ale chyba rozumiem. W momencie, gdy będzie boss fight,
przypomnijcie mi, jak coś, spamujcie na czacie okna. Wtedy zrozumiem, co jest 5. Bo teraz sobie przypomniałem, że jest taka mechanika właśnie, że te wampirzyce boją się kurwa okien, w sensie nie wiem, światła chyba po prostu, co nie? Wiecie, co chodzi. Że one boją się światła tego słonecznego, okien, nie wiem, przeziębiły się jednak, przewiało je czy coś. Ale żeby rozjebać okna, bo to jest ich słabość. Także no. Trzeba pamiętać o tym, że są okna w tych grach. I da się je rozjebać, to też jest ważna rzecz. Też jest ważna rzecz. No, ale generalnie trzeba lizać ścianę, żeby znaleźć wszystko. Okna, o właśnie takie coś, no. Tutaj chyba już nic nie znajdę. To jest taka chyba takie drzwi, których się chyba nie da otworzyć, tak mi się wydaje. Sprawdźmy teraz coś tutaj po lewej. A potem to coś po prawej, ale tam jest po prawej coś, czego... Muszę tu wskoczyć, czy coś? Nie, myślałem, że to jakaś płytka naciskowa jak z Minecrafta, ale byłem w błędzie. Nie wiem, co podniosłem. Co ja podniosłem? Dawaj więcej ammo, kurwa, się będziesz. Item crafted? Aha, tutaj mam... O Jezu, ile mam amunicji! Ej, to jest chyba pierwszy raz taki moment, jak gram w serię Resident Evil, że mam tak dużo amunicji. God damn it, that's a lot. I tutaj potrzebuję klucza. Dobrze, zastanówmy się. Coś jest w dining room, czego nie zebrałem. Tu jest... Na pewno ta czerwona czaszka. Nie, czerwona czaszka jest tutaj. Okej. Okay. Nie pierdź mikrofonie. Czegoś jeszcze nie sprawdziłem tutaj. Dobra, czyli musimy sprawdzić na pewno poziom drugi. Dining room jeszcze raz przelizać, tak ostatni raz. I jeszcze tutaj coś sprawdzić. No bo nic raczej tutaj nie zrobię, tak mi się wydaje, ponieważ ta lokacja została Nie! Też jeszcze cały nie sprawdziłem. Coś jeszcze tutaj jest dla mnie zostało. No bo jest na czerwono. Jakie słyszę pierdzenie? Cały czas słyszę swój głos. A, byski, to tutaj drzwi kurwa były, zapomniałem o nich. Idzie. O kurwa. Baby. Oddychaj tam, ale tak przez nos. To nie będzie słyszeć. To jest wampirzyca. Kurwa. Dominatrix. Która czuje ciepło twojego oddechu i pot na twoim chuju. Także cii. No normalnie, Michał, z shotguna kurwa otwórz. Sprawdźmy to pomieszczenie. Już chyba nie muszę szeptać, bo chyba ono tutaj nie... Jaki kurwa kran! A jest lustro? Ty nie ma lustra! Nie pierdź. Nie ma lustra! Tutaj powinno być... Ale to w sumie wampirzyca, ona chyba się nie zobaczy w lustrze, co nie? To... Kurwa, ale że dwa krany, as. Ja... O kurwa, ja tu mam coś ustawiać? Aha! No to jest łamigłówka i to dosyć prosta. Oni muszą stać tak jak ich stóp. Aha, on klęczy. Ja myślałem, że mam... myślałem, że to jest tak, że to jakby muszę obracać, żeby stópki były równo. Oni po prostu klęczą. Dobra, never mind. A to chyba tak czy siak trzeba ustawić jakoś tak logicznie. Tutaj nie ma żadnej podpowiedzi. Moment, wejdźmy do wody. Znaczy do krwi, przepraszam. I teraz jak to ma stać? Tak się rozglądam, czy tutaj nie ma może jakiejś podpowiedzi, bo to jest raczej... Momencik, tutaj gdzieś może jest jakaś odpowiedź na to. O!
są kobiety są niewidome na mężczyzn, biedni. Dobra, czyli moment. Które to jest kobiety? Że to jest kobieta ta i tamto to jest kobieta. To są na pewno biedni, a to są chyba bogaci. Chyba. Jeszcze raz, co? One są ten, czyli... biedni będą próbowali dać swoje, te wiecie, te maski, aż będzie wino... Okej, okay, czyli to będzie chyba tak, jeżeli dobrze rozumiem. To idzie tutaj, bo ten biedny chce dać winko tutaj tej biednej, a ona jest niewidoma na mężczyzn, ponieważ to są mężczyźni do tego biedni, a teraz ci biedni chcą pokazać swoje dary dla bogatych. I zrobione! Klasa światowa. Proszę bardzo, widzicie kurwa, że przygotowany do matury z języka angielskiego? A jak? Ociuchuj. Pytanie. Ja chcę jeszcze sprawdzić, co było przed nami. Tam... O, tutaj. Na pewno okno? Na pewno pusta półka, szafka. I gunpowder. No i super. I możemy już iść tam na dół. No i fajnie. Kurwa, ale no tutaj... Tutaj musicie przyznać, normalnie z tym idiotą, ale tutaj łamigłówka, pięćgłowa została rozwiązana srogo. Tutaj w ogóle jakieś... Mi to wciąż przypomina tą mazię z Residenta 7, gdzie były takie dziwne potworki. Osoby, które widziały, co już grały, to wiedzą, o co chodzi, że tam były takie śmieszne potwory zrobione z takiego czarnego szlamu. Chuj wie. O. Chodź. Ciach. No to co? Idziemy tam. Tutaj jest dużo krwi na pewno. I tutaj prawdopodobnie, w tej lokacji, bardzo by się popisał ray tracing. Dla osób, które nie wiedzą, w tej grze jest ray tracing i po prostu ja nie mam RTX-a, więc nie jest włączony. Ale no, w tej lokacji na pewno by się popisał srogo. Nie powiem, że nie. Tutaj w tym miejscu na pewno ray tracing by pokazał, co jest 5. One kurwa, żyją. Czy to był tylko taki jumpscare? Mam nadzieję, że to był tylko taki jump... Nauczyłem się kręcić! O kurwa. Nauczyłem się kręcić, Boxman. Pod kół masz obrót. Taki o 180 stopni. Dosyć niespodziewany, nie? Nie powiem, że nie. No ale dobra. O, kurwa jebana, ale refleks szachisty został pokazany przeze mnie. To chyba zdechło. Siema mordo. Pizd. Tak, umarło. Okej, okay. Czyli też w tej części gry potworki zostawiają lód. No tak. Siema mordo. Wstawaj. Aha, bo to jest jeszcze jeden. Ja myślałem, że to przyjęło 3 strzały, a to był po prostu jeszcze jeden. Ciach, shotgun ammo. O. Okej, okay, czyli one też upuszczają miecz. To też warto zapamiętać. Że one też upuszczają miecz, te takie śmieszne potworzyce. Tak? To się... O, kurwa, małaś. I nie wstawaj, dziwko. Zajebiście. Dobra, z shotguna przyjęły tyle strzałów, a z pistoletu? Dobra, sprawdźmy, jak działają kurwa miny. Ciach? Ała. O, chyba się uratowałem. Ale ta mina to było 200 IQ. Ej, no, ta mina to było 200 IQ w momencie tamtej animacji. One w to wbiegły i... kurwasz. Szkoda tylko, że nie ma ammo do pompy, no. Będzie trzeba u Diłka kupić recepturkę na ammo do shotguna, bo to chuj.
O, no i chyba o, oczywiście. Okej, okay, to dosyć szybko umierają. Okej, okay. Jako maturce? Zajebiście. A one też się rozpadają na takie, takie, te. Pociągnij. O. Oh.